Witam. Cześć. Przyjechaliśmy właśnie z Łukaszem nad wodę. Jesteśmy na terenach powojskowych. Zbiorniki bardzo stare, dwa połączone ze sobą. Ogólnie niedostępne na co dzień dla wędkarzy. Wiemy, że pływają tu jakieś ryby. Mam nadzieję, że uda nam się sprawdzić jakie. Tak, to mamy już też, trzeba wspomnieć, że już połowę października. Przed nami były dosyć zimne dni, dopiero mamy taki pierwszy dzień słoneczny, więc tym bardziej napawa to optymizmem, że uda się tutaj coś zobaczyć, co tu pływa. Będę wędkował na określonej odległości, zaznaczone wcześniej na klipsie kołowrotka. Ewentualnie będziemy szukać ryby metr bliżej, metr dalej, z boku. No ale to wszystko wyjdzie z czasem. No, powinny te ryby wejść w ten punkt nęcony. Oddałem tam kilka rzutów samym koszyczkiem, żeby zostawić trochę peletu. Doszczeliłem tam procą i zobaczymy, co się będzie działo. Celowo nie wklejam przynęty w koszyk, no żeby położyło się na tym namułku. O to nam głównie chodzi w tym momencie. Z uwagi na to, że wyczuwamy dość muliste dno na odległości, którą sobie wybrałem do łowienia. Ja spróbuję z dłuższym przyponem. Do tego celu użyję miękkiej plecionki. Przypon będzie robiony na gumce. Haczyki trochę większe, będziemy tym jednym kijem próbowali złowić coś większego. Co prawda są brania są blisko, brania są delikatne, ale są to malutkie ryby. Spróbujemy z dłuższym przyponem. Troszkę większa przynęta, żeby wyselekcjonować. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Przypon, który uwiąże, będzie miał jakieś 25 cm. Myślę, że to wystarczy, żeby ta przynęta delikatnie unosiła się na tym namułku, który tam niestety w wodzie występuje.
Myślę, że taka długość włosa będzie odpowiednia, żeby użyć tą przynętę w granicach 10-12 mm. Zobaczymy, czy to wydłużenie przyponu nam coś pomoże. Ten namułek ma, wydaje mi się, jakieś może 7-6 cm z tego, co tam udało mi się wytrzuć, więc zastosuję pływającą lub lekko zbalansowaną przynętę. Powinna ona być wtedy minimalnie położona na tym właśnie mule. Udało nam się złowić przy tym właśnie ładnego karasia. Po dłuższej chwili, że tak powiem, bez brań. W końcu może coś się uda, że rybki wejdą. Obficie zanęcone, więc coś zaczyna się dziać. Temat klipsa. No, niby temat przerobiony już wiele razy, ale dlaczego zachęcam do łowienia punktowego, do łowienia celnego? No przede wszystkim wtedy mamy pełną świadomość, że wędkujemy w miejscu, które sobie wyznaczyliśmy, które sobie podnęciliśmy. Oczywiście nie zawsze jest tak, że ta ryba wchodzi nam w tą zanętę, w to przygotowane miejsce, no ale wtedy możemy jej poszukać, tak? Szukamy, rzucamy kawałek dalej, kawałek bliżej, metr w bok, cały czas poszukujemy tej ryby, tak? No nie zawsze jest tak, że ona idealnie wchodzi w to nasze miejsce, które tam sobie wymyśliliśmy czy wytypowaliśmy. No i myślę, że jest to bardzo świadome wędkowanie, tak? Wiemy, że w tym miejscu, tym bardziej kiedy się pojawią ryby, pojawią się brania, no to wiemy, że no przyczyniliśmy się do tego, że sprowadziliśmy tą rybę w miejscówkę i jest to nasz sukces, tak? Dlatego zachęcam do łowienia na klipsie, do łowienia punktowego i do poszukiwania tej ryby. Jak nam się uda natrafić, nieraz jest to kwestia 1 czy 2 metrów, jest zupełnie inne podłoże, czy jest jakieś nieregularne dno i ryba podchodzi do tego miejsca, a już kawałek dalej no po prostu nie chce brać. Jeżeli chodzi o samą technikę klipsowania, no ja wybieram zawsze kołowrotki z klipsem metalowym. Dobrze, jeżeli ten klips jest na sprężynce, wtedy jest nam łatwiej przy odjeździe ryby ten klips ściągnąć. Jeżeli jedziemy na zawody, wtedy wiadomo, wyznaczamy sobie 2 tyczki, czy podpórki, czy są specjalne do tego przeznaczone przyrządy. Odmierzamy, odliczamy sobie dokładnie metry, możemy zaklipsować sobie wędkę, którą nęcimy, 2 czy 3 federy, które mamy wtedy przygotowane wszystkie. Ale jeżeli jadę na taką prywatną zasiadkę, wiadomo, też klipsuję, ale podyktowane jest to raczej sytuacją na wodzie. Tak, nie używam tyczek, wybieram miejsce, szukam ciężkim koszyczkiem, patrzę mniej więcej, jakie jest dno, jakie jest ukształtowanie, no idzie to przeczytać w ten sposób. No i wtedy sobie klipsuję. No, oczywiście podczas wędkowania można ten klips i odległości zmieniać, tak? No, jeżeli nic się nie dzieje przez jakiś dłuższy czas, możemy to miejsce, nie musimy uparcie łowić tylko i wyłącznie w tym miejscu, które tam od początku wyznaczyliśmy. No, musimy tutaj być tam w tym temacie, że tak powiem, elastyczni. Sama technika rzutu, no, oddajemy rzut, wędkę odchylamy do tyłu, wtedy w momencie, kiedy zablokuje nam ten koszyczek, wpadnie on w ten punkt, mamy kawałek odcinka żyłki, które możemy zwinąć na kołowrotek, wtedy nie mamy samego klipsa po prostu, bo wiele ludzi boi się, że no jak zaklipsują, że ryba przy braniu automatycznie zerwie im żyłkę. No. W momencie, kiedy odchylimy ten kij do tyłu, koszyczek spadnie, wiele zwoi wejdzie na kołowrotek, no i mamy ten bezpieczny kilka metrów, a potem naprawdę nie ma problemu, żeby ten klips nauczyć się ściągać jednym szybkim ruchem.
Patrzymy, co jest dosyć blisko brzegu. Wziął karpik, jest karpik, fajnie. I jest nasz. Udało się go wyholować przed chwilą. Dosyć fajnie walczy, no jak na te dzisiaj, że tak powiem, ryby, które mamy w łowisku, a niezbyt wiele ich, to jest to jednak fajna frajda. Piękna rybka, olbrzymich rozmiarów karp jesienny. Nie zawsze łowimy wielkie ryby, ale zawsze cieszą nas wszystkie złowione. Kiedyś z tego małego karpia może być naprawdę duży, piękny okaz. Dlatego pamiętajcie, wypuszczajcie ryby. Widzimy bardzo dużą aktywność drobnych ryb, dlatego szybki pomysł i zmiana metody łowienia na koszyczek tradycyjny, na tak zwaną skrętkę. Z uwagi na to, że mam główną żyłkę 0,16, to zastosowałem troszeczkę grubszą, no nie do końca szczołówkę, ale grubszy odcinek żyłki po to, żeby móc tą skrętkę wykonać. Co będę potrzebował? Koszyczek. Taka graweczka z krętnikiem, z koralikiem, po której będzie się posuwała po żyłce, i łącznik do szybkiej wymiany przyponów. Czyli najpierw tak, najpierw idzie koralik, którym będziemy przyczepiać koszyczek do zestawu. Tak, to zostaje nam na szczołówce. Następnie ten krętlik do szybkiej wymiany przyponu. Skręcamy. Żeby wykonać skrętkę, musimy skręcać żyłkę w dwóch przeciwnych kierunkach. O, mamy coś takiego. Tutaj zawiązujemy pęk. Będzie ten przypon po prostu oddalony od koszyczka, który będzie wisiał na tej agrafce. W ten sposób unikniemy splątania przy rzucie przyponu. Zastosuję teraz bardzo delikatne haczyki z małym przyponem. Będą to 18, 16. Mamy trochę robaczków. No i spróbujemy złowić jakieś może większe płotki, może jakiś lin, karaś. Także do dzieła. Murek, co prawda niepowalających rozmiarów, ale złowiony na ultralighta, także każda rybka cieszy, nawet taka mała.
to już koniec naszej przygody dzisiejszej. Miejsce bardzo fajne, piękna pogoda, wspaniała atmosfera, świetne towarzystwo. Co prawda nie złowiliśmy takich okazów, jakbyśmy chcieli, ale pamiętajcie, że nie zawsze o to chodzi. Nie zawsze łowi się te duże ryby na każdej zasiadce. Życzę przede wszystkim Wam, żebyście to wybili swoje rekordy i łowili duże ryby. I do zobaczenia następnym razem.